Wesela. Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać, świetnie. Dzień dobry Państwu, bardzo zapraszam. Bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo zapraszam też na zajmowanie miejsc. Jeszcze trochę jest wolnych. Chciałbym Państwa powitać na mojej części prezentacji, podziękować organizatorom za zaproszenie. I chciałbym Państwu powiedzieć słów parę na temat, tak jak Państwo widzicie, odpowiedzialności prawnej członków rad nadzorczych grup kapitałowych, a ponieważ nie można mówić o odpowiedzialności członków rad nadzorczych grup kapitałowych, abstrahując od, w ogóle od ich odpowiedzialności jako członków rady nadzorczej, to pozwolę sobie parę zdań również tej kwestii poświęcić. Szanowni Państwo, przede wszystkim, żeby mówić o odpowiedzialności, to musimy zdefiniować zadania Rady Nadzorczej, bo Rada Nadzorcza musi mieć jakieś zadania, aby później członków Rady Nadzorczej, z tych zadań rozliczyć. Generalnie Kodeks Spółek Handlowych w swoich zapisach ustawowych określił cztery obszary, przy czym ja powiem tak, niewyraźnie się stosunkowo definiuje w doktrynie prawnej te cztery obszary oddzielnie, mówi się generalnie o kompetencji Rady Nadzorczej jako nadzorze, kontroli zarządu. Natomiast ja pozwoliłem sobie wyraźnie wyodrębnić te cztery obszary, bo uważam, że to jest konieczne, aby mówić o nich wyraźnie, odrębnie. To jest stały nadzór, o którym za chwilę, nadzór w zakresie podsumowania roku obrotowego. To są władcze uprawnienia Rady Nadzorczej wobec zarządu, to jest trzeci obszar, oraz obszar taki trochę incydentalny, trochę uzależniony od treści kodeksu, od treści statutu spółki i związany z incydentalnymi sprawami nadzorczymi nad działaniem i funkcjonowaniem spółki. No i proszę Państwa, pozwólmy sobie skupić się teraz po kolei na tych czterech obszarach, aby zrozumieć, jak Rada Nadzorcza powinna funkcjonować i z czego członkowie Rady Nadzorczej powinni być rozliczani, w tym oczywiście w grupie kapitałowej. Przede wszystkim najważniejszą kwestią, której oczekuje się od Rady Nadzorczej, jest sprawne funkcjonowanie stałego nadzoru. Czym jest ten stały nadzór? To jest przede wszystkim obowiązek stworzenia instytucjonalnych mechanizmów nadzoru poprzez stworzenie pewnych ram prawnych, wewnątrz oczywiście prawnych, mam tu na myśli przede wszystkim regulaminy, różne zasady organizacyjne funkcjonujące w spółce, jak również poprzez stworzenie odpowiednich ciał. Szczególnie jest to oczekiwane w przypadku spółek publicznych. Spotykamy się na giełdzie papierów wartościowych. Tym, co nas najbardziej interesuje, to jest przecież spółka akcyjna jako spółka publiczna, jako korporacja, a nie podmiot kontrolowany przez jednego akcjonariusza, bo ten bez rady nadzorczej sobie świetnie poradzi. I oczekuje się chociażby zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, ale również albo przede wszystkim z ustawą o biegłych rewidentach, ustawą rachunkowości, stworzenia komitetów funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej, które to komitety będą wspomagały Radę Nadzorczą, będą wspierały, przygotowując posiedzenia Rady Nadzorczej, przygotowując dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej, przygotowując decyzje Rady Nadzorczej, w funkcjonowaniu właśnie będą wspierały Radę Nadzorczą. Takimi komitetami oczywiście są przede wszystkim nasz nieśmiertelny Komitet Audytu, przy czym tu Państwa zwracam uwagę na to, iż Komitet Audytu jest instytucją znaną od 150 lat około wstecz, tylko funkcjonował pod inną nazwą. Jeszcze do 2000 roku w kodeksie handlowym funkcjonował jako komisja rewizyjna po prostu, no, ale tak się porobiło, że teraz funkcjonuje bardziej nieformalnie jako ciało bliżej niezdefiniowane i prawników niezwykle frustrujące z tego powodu, czyli jako specjalne ciało do audytowania sprawozdawczości rocznej. Zostawmy na razie komitety audytu, skupmy się na tym stałym nadzorze. Więc musimy stworzyć nadzór instytucjonalny, stworzenie odpowiednich mechanizmów tego nadzoru instytucjonalnego leży w obowiązkach poszczególnych członków Rady Nadzorczej i całej Rady Nadzorczej działającej in corpore. W ramach stałego nadzoru konieczne jest przez członków Rady Nadzorczej ciągłe, stałe, jakkolwiek byśmy to zdefiniowali, rozliczanie w ciągu roku obrotowego zarządu i pracowników
i pracowników, tutaj jest nadzoru oczywiście, pracowników miało być, z wykonywanych czynności, podejmowanych działań w ramach funkcjonowania spółki. Stały nadzór oznacza stałą kontrolę i stałe obcowanie członków Rady Nadzorczej z członkami zarządu, kluczowymi pracownikami i stałe informowanie się o właściwym funkcjonowaniu spółki. Bez tego nie może funkcjonować właściwie nadzór, a jeżeli nie funkcjonuje właściwie, no to oczywiście będziemy mówili o odpowiedzialności. Konieczne w związku z tym, żeby taki nadzór stale funkcjonował właściwie i mógł pracować, jest stworzenie planu nadzoru, planu funkcjonowania nadzoru w danym roku obrachunkowym, tak aby była wprowadzona pewna regularność w posiedzeniach, aby było z góry wiadomo, czym Rada Nadzorcza planuje się zajmować w ciągu roku i w którym momencie, i oczywiście realizowanie tego planu funkcjonowania Rady Nadzorczej. A więc prawidłowo funkcjonująca Rada Nadzorcza, która wie, czego w spółce się spodziewać, czego w spółce, co powinna w spółce kontrolować, powinna sobie stworzyć plan pracy roczny, taki chyba jest najbardziej sensowny, i ten plan pracy konsekwentnie realizować. Rada Nadzorcza powinna wymóc na spółce stworzenie strategii spółki. Bez tego spółka tak naprawdę nie wie, dokąd ma podążać. I Rada Nadzorcza, która nie wywiąże się z takiego obowiązku, czyli nie zmusi zarządu spółki do stworzenia strategii, tak naprawdę sama nie wie, gdzie ta spółka, w którą stronę ta spółka ma dryfować. Rodzi się pytanie, czy w takim razie w ogóle ta Rada Nadzorcza funkcjonuje kompetentnie, wiadomo po co funkcjonuje, jeżeli ona nie wie, czy jest strategia, bo zarząd na pewno nie wie, skoro Rada Nadzorcza na nim nie wymusiła stworzenia strategii. W końcu w ramach stałego nadzoru czymś normalnym jest funkcjonowanie odpowiednich procedur podejmowanych w ramach działań ekstraordynaryjnych. Ktoś gdzieś komuś coś doniósł, tak jak tutaj jest przykładowo podane, że dzieje się źle w spółce. Nie ma tego oczywiście w nadzorze planowym, ale to nie znaczy, że Rada Nadzorcza się tym nie powinna w ramach stałego nadzoru, codziennego nadzoru, nie powinna się tym zajmować. Absolutnie powinna na co dzień podejmować działania, jeżeli dowie się, że ktoś gdzieś z zarządu kradnie. Jeżeli dowie się, to niezależnie czy w procedurze whistleblowingu, czy od ciał wewnętrznych, na przykład kontroli wewnętrznej, Departamentu Kontroli Wewnętrznej, nieważne, jeżeli dowie się, musi podjąć natychmiastowe działania. Oczywiście przy tak zdefiniowanym stałym nadzorze rodzi się pytanie, czy przypadkiem Rada Nadzorcza nie powinna funkcjonować codziennie w spółce, a nawet pojawiają się takie głosy, że tak naprawdę Rada Nadzorcza, czy może w szczególności przewodniczący, powinien mieć swój stały gabinet i stale funkcjonować w spółce. Proszę Państwa, to było kiedyś bardzo wyśmiewane, ale wcale w mojej ocenie nie jest takie nieoczywiste i być może Rada Nadzorcza funkcjonująca ciągle w spółce jest tym organem, który wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków. Ja tylko powiem tyle, że Rada Nadzorcza i tak nie ma dostatecznie dużo możliwości, nie zarządzając spółką, aby dowiedzieć się o wszystkich problemach spółki, ale na pewno nie dowie się o nich, jeżeli będzie się spotykać raz na pół roku. To jest po prostu wykluczone. Zresztą już w XIX wieku podnoszono taką kwestię. Profesor Ludwig Bamberger, niemiecki profesor, orzekł, iż Rada Nadzorcza jest zbyteczną w dobrze kierowanym przedsiębiorstwie, a bezsilną w źle rządzonym. Rada Nadzorcza, która na stałe nie funkcjonuje w tej spółce, jest po prostu bezsilna, bo ona o niczym nie będzie wiedziała. No dobrze, ale to jest stały nadzór, natomiast mamy również inne obszary, jak wspomniałem, trzy pozostałe. Zacznijmy od podsumowania roku obrotowego. W ramach tych zadań Rada Nadzorcza ma obowiązek, bezwzględny obowiązek, brać udział w przygotowaniu sprawozdania półrocznego, ale przede wszystkim sprawozdania rocznego, co wynika wprost z ustawy o rachunkowości. Rada Nadzorcza, poszczególni członkowie biorą udział w przygotowaniu, sporządzeniu sprawozdania rocznego i ponoszą za nie odpowiedzialność, o czym będzie w dalszej części prezentacji. W związku z tym do ich obowiązków należy aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu odpowiedniej sprawozdawczości finansowej, sprawozdawczości organizacyjnej spółki.
Aby to uczynić, Rada Nadzorcza musi na stałe monitorować jakość i rzetelność bieżącej rachunkowości spółki. Ku temu oczywiście służy przede wszystkim Komitet Audytu, ale nie tylko. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą się wyłączyć z nadzorowania sprawozdawczości finansowej spółki tylko dlatego, że istnieje Komitet Audytu. Zresztą w mojej ocenie przepisy ustawy o rachunkowości nie wyłączają z tego powodu odpowiedzialności pozostałych członków Rady Nadzorczej, jeżeli jest powołany należycie Komitet Audytu i on należycie funkcjonuje. Kolejny obszar, w którym Rada Nadzorcza funkcjonuje i właściwie musi wypełniać swoje obowiązki, to są władcze uprawnienia wobec zarządu. Kolejny obszar kompetencji, niezwykle istotny, ale oczywiście stosunkowo rzadko stosowany. No, albo jeżeli wygasa kadencja, albo kiedy dzieją się rzeczy nadzwyczajne. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy oczywiście powoływanie i odwoływanie członków zarządu, odpowiednie dokonywanie zmian w zarządzie jest konieczne, kiedy którykolwiek z członków zarządu nie może lub oczywiście nie chce pełnić swojej funkcji w zarządzie w sposób należyty. Oczywiście wraz z powoływaniem, odwoływaniem członków zarządu do obowiązków należy ustalenie pensji członków zarządu, pensji na właściwym poziomie. Pensja ustalona na niewłaściwym poziomie, na przykład abstrakcyjnie wysoka, może rodzić po stronie członków Rady Nadzorczej odpowiednią odpowiedzialność. Zastanawiałem się swego czasu, czy odpowiednio niska też, ale to już jest temat do chyba odrębnej dyskusji. Na pewno nie jeden członek zarządu by powiedział, że tak. Do uprawnień Rady Nadzorczej w tym obszarze należy również przygotowanie decyzji, przyszłych decyzji walnego zgromadzenia w zakresie absolutoriów, a więc trzeba ocenić tych członków zarządu co roku z wykonywania przez nich określonych uprawnień i Rada Nadzorcza przecież walnemu zgromadzeniu musi zaopiniować uchwałę o udzieleniu bądź nie absolutorium. W końcu oczywiście wchodzi w grę także zawieszenie członków zarządu w razie niewłaściwego wykonywania przez członków zarządu swoich obowiązków. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza jest uprawniona do takich działań niezależnie od innych przepisów statutu i Rada Nadzorcza nie może się wahać użyć stosownych środków, stosownych przepisów, jeżeli w spółce dzieją się rzeczy niewłaściwe. I ostatni obszar funkcjonowania Rady Nadzorczej, tak jak jest to zdefiniowane w kodeksie spółek handlowych, jest obszarem takim trochę ad hoc, nie zawsze w pełni wykorzystywanym, nie zawsze w pełni funkcjonującym, albowiem zależy to od treści statutu spółki. Statut spółki może narzucać i najczęściej narzuca konieczność uzyskiwania stosownych zezwoleń Rady Nadzorczej w razie dokonywania pewnych czynności przez zarząd spółki. I to jest nic innego jak uprawnienie nadzorcze Rady Nadzorczej w stosunku do funkcjonowania spółki, bo Rada Nadzorcza tym samym kontroluje określone czynności prawne, na przykład sprzedaż majątku, na przykład nabycie majątku, zaciągnięcie kredytu. Pewnie Państwo znacie z autopsji zapisy statutu, które mówią o tym, że dla zaciągnięcia kredytu w wysokości powyżej 1 000 000 zł, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, czy inne podobne, niezależnie od kwoty, czy właściwości. Czasami bez kwoty, tak? Wystawianie weksli. Czasami się zdarza, że wymaga zgody Rady Nadzorczej. Inna sprawa, że oczywiście wystawiony weksel bez tej zgody jest ważnym, no ale to rodzi z kolei odpowiedzialność członków zarządu, a nie koniecznie Rady Nadzorczej. Natomiast z tą odpowiedzialnością, z tym uprawnieniem Rady Nadzorczej wiąże się odpowiedzialność karna, o której tutaj przed chwilą też słyszeliśmy, wynikając z artykułu 296 i z orzecznictwa Sądu Najwyższego można domniemywać, że wprost wykonywanie czynności przez Radę Nadzorczą tych nadzorczych, a jednocześnie władczych względem zaciągania określonych zobowiązań przez spółkę rodzi już wtedy bezpośrednia odpowiedzialność Rady Nadzorczej, trochę powiedziałbym tak jak zarządu, odpowiedzialność karną, o której mowa w artykule 296.
Incydentalnymi oczywiście uprawnieniami będzie też delegowanie członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych. I tutaj też możemy mówić o takiej ad hoc trochę procedurze. Czy, i to jest jakby kluczowe pytanie ze względu na przedmiot dzisiejszej konferencji, jedno z kluczowych pytań ze względu na przedmiot dzisiejszej konferencji. Czy fakt, że mamy do czynienia z grupą kapitałową, czyni Radę Nadzorczą spółki holdingowej, czy rozszerza uprawnienia Rady Nadzorczej spółki holdingowej? Przede wszystkim musimy pamiętać, że ze strony przepisów prawa brak jest wyraźnej regulacji, która by nakładała taki obowiązek na członków Rady Nadzorczej spółki dominującej. Nie znajduję przepisu w kodeksie spółek handlowym ani w żadnej innej ustawie, ani nie ma możliwości wprowadzenia takiego przepisu statutem spółki, aby członkowie Rady Nadzorczej ponosili inną odpowiedzialność w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze spółką holdingową, a więc, bo mają inne uprawnienia oczywiście, jeżeli mamy do czynienia ze spółką holdingową versus normalna pojedyncza spółka nieposiadająca spółek zależnych. Natomiast oczywiście możemy spokojnie znaleźć regulacje statutu spółek holdingowych, tych, które posiadają spółki zależne, gdzie nakłada się na Radę Nadzorczą takie obowiązki, aczkolwiek można mieć wątpliwości, czy to są zapisy w pełni skuteczne. Typowe regulacje to są tego typu regulacje, iż na przykład zgody Rady Nadzorczej wymaga się, czyli w tej przedostatniej kompetencji, o której przed chwilą mówiliśmy, tire pierwsze, kiedy zgody Rady Nadzorczej wymaga się dla przedsięwzięcia określonych czynności przez spółki zależne. Czyli na przykład statut spółki dominującej mówi, zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie przez spółkę zależną, czy w ramach grupy, czy przez spółki grupy kapitałowej umów o wartości powyżej, nie wiem, miliona złotych, dajmy na to. Ja osobiście zasiadam w Radzie Nadzorczej, jestem jej przewodniczącym spółki, która ma dokładnie takie zapisy. Statut jest zarejestrowany, funkcjonuje. Oczywiście Rada Nadzorcza, ilekroć jest taka potrzeba, stosowne zgody udziela bądź nie, w zależności od swoich decyzji. Natomiast oczywiście zapis jest kontrowersyjny, może być postrzegany jako kontrowersyjny. Już dużo lepszym zapisem tutaj a propos tego punktu wydaje mi się zapis, który mówi, iż zapis statutu, który mówi, że Rada Nadzorcza może zgodzić się czy powinna zgodzić się na określone działania, czy określone zgody dawane przez zarząd spółki dominującej w ramach zasiadania przez ten zarząd w Radzie Nadzorczej albo w ramach walnego zgromadzenia na zaciąganie czy dokonywanie określonych czynności prawnych. Może dokonywanie jest słowem lepszym. Ten zapis tym samym mówi, że Rada jakby piętrowo buduje strukturę zgody. Najpierw Rada Nadzorcza mówi zarządowi, że powinien lub nie zgodzić się na określoną czynność, a ten zarząd w ramach już spółki zależnej podejmuje swoje uprawnienia korporacyjne poprzez fakt zasiadania albo w Radzie Nadzorczej, albo jako walne zgromadzenie. Jest pewna regulacja dotycząca, regulacja wskazana w artykule 7 Kodeksu Spółek Handlowych, która mówi o tym, że w ramach grupy kapitałowej można przekazać zarządzanie spółkami, spółce zależnej, zarządzanie spółkami córkami. Ta umowa jest niezwykle ten zapis artykułu 7 jest niezwykle nieprecyzyjny, niejasny, jest szeroko dyskutowany w doktrynie. Ja nie znam zbyt wiele tego typu umów zawieranych w praktyce obrotu gospodarczego. Natomiast zwracam uwagę, że to są umowy o zarządzanie, a nie nadzorowanie. Jeżeli jednakowoż takie umowy o zarządzanie są zawarte, no to wyobrażam sobie wówczas statut spółki zależnej, dominującej oczywiście, która mówi wprost, że na podejmowanie określonych decyzji w związku z zawartą umową na podstawie artykułu 7 zarząd spółki dominującej może przedsięwziąć czy zawrzeć określone, dokonać określonych czynności bądź nie. Wtedy taka sytuacja rzeczywiście już jest lepiej uregulowana, bardziej jasna. Szanowni Państwo,
to były oczywiście kompetencje Rady Nadzorczej w ramach regulacji kodeksu spółek handlowych, ale przyjrzyjmy się tym zależnościom w związku z tymi przyjrzyjmy się zależnością w związku z kompetencjami Rady Nadzorczej. Przyjrzyjmy się zależnością w ramach holdingu pomiędzy poszczególnymi organami. Jak Państwo widzicie na tym slajdzie, mamy trzy organy w spółce dominującej, trzy organy w spółce zależnej, które powiązane są dwoma rodzajami strzałek. Ciemniejsza to są powiązania bezpośrednie, wynikające z władztwa przekazanego przepisami kodeksu spółek handlowych, a strzałki pomarańczowe są, regulują zależności, relacje pomiędzy poszczególnymi organami, które są relacjami raczej personalnymi. O co chodzi? Zwróćmy uwagę, że walne zgromadzenie jest oczywiście organem dominującym. Najczęściej jest tak, że wybiera radę nadzorczą, aczkolwiek to nie jest reguła, można statutem spółki wyłączyć to uprawnienie i ma pewne uprawnienia władcze wobec zarządu, ale może mieć również bezpośrednie uprawnienia władcze wobec zarządu, co pokazane jest na strzałkach. I mamy radę nadzorczą spółki dominującej, która ma bezpośrednie uprawnienia władcze, o których mówiliśmy, wobec zarządu spółki dominującej. Ta rada nadzorcza jednakowoż w stosunku do spółki zależnej nie ma żadnych uprawnień władczych wprost wynikających z kodeksu spółek handlowych, ma tylko uprawnienia personalne. Mamy tylko wskazanie, że Rada Nadzorcza względem Rady Nadzorczej spółki dominującej może mieć powiązania personalne. Mam tu na myśli przede wszystkim bardzo częstą sytuację, kiedy członkowie Rady Nadzorczej spółki dominującej zasiadają w Radzie Nadzorczej spółki zależnej. W każdym innym przypadku tak naprawdę relacje pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną budowane są w ramach tych organów, budowane są pomiędzy zarządem spółki dominującej a poszczególnymi organami spółki zależnej. Podstawowy to oczywiście wykonywanie uprawnień władczych na walnym zgromadzeniu spółki zależnej i to strzałka czarna pokazuje z zarządu do walnego zgromadzenia oraz powiązania personalne, które są możliwe, no bo tak na końcu ciężko jest sobie wyobrazić, że spółka dominująca wobec zarządu, czy organy, czy osoby wchodzące w skład organów spółki zależnej w stosunku do spółki dominującej, zarządu spółki dominującej nie będą się zachowywały należycie. Skoro prezes każe coś zrobić, to zasadą jest, że pod groźbą pozbawienia stanowiska te rzeczy, o ile są oczywiście zgodne z prawem, są czynione. Szanowni Państwo, sposób wykonywania nadzoru. Przede wszystkim Rada Nadzorcza, to króciutko, Rada Nadzorcza nie może być w żaden sposób ograniczana formami wykonywania nadzoru i może sięgać po absolutnie dowolne środki, które wydają jej się sensowne w ramach skutecznego wykonywania nadzoru. Nie ma żadnych ograniczeń i limitów w tym zakresie. Rada Nadzorcza, jeżeli ma takie życzenie, może sięgać po dowolne dokumenty, w dowolnym czasie, po dowolnych ekspertów. Może nawet narzucać warunki finansowe, aczkolwiek wtedy powiedzielibyśmy wprost, ponosi odpowiedzialność za te warunki finansowe, jeżeli ci eksperci tak naprawdę przestają być ekspertami tylko sposobem wyprowadzania pieniędzy na zewnątrz spółki. Rada Nadzorcza, żeby mieć szansę skutecznie wykonywać nadzór, ma prawo korzystać ze wszelkich dostępnych jej środków, które sobie wymyśli dla osiągnięcia celu w postaci skutecznego nadzoru. Przede wszystkim jednakowoż musimy pamiętać, że Rada Nadzorcza po te środki sięga kolegialnie. Zawsze jako grupa, jako osoby działające wspólnie może takich środków się domagać. I oczywiście są wyjątki. Dwa, kiedy mamy oddelegowanie do samodzielnego nadzoru, kiedy to walne zgromadzenie w trybie decyzji grupy wybierającej swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej zdecydowało
o oddelegowaniu do indywidualnego nadzoru, albo drugi przypadek, kiedy to Rada Nadzorcza zdecydowała o tym, że określoną osobę wyposaża w kompetencje indywidualnego nadzoru i ta osoba z tej kompetencji wówczas może korzystać. Do tego punktu pierwszego, jeżeli na chwilę na nim się zatrzymamy, to pytanie jest o jakie są typowe środki nadzorcze. I tutaj zwracam uwagę, jeszcze raz podkreślam, że Rada Nadzorcza ma prawo sięgać po dowolne środki, na przykład kiedy zaprasza na posiedzenie Rady Nadzorczej jakiegoś gościa w postaci zarządu, w postaci pracownika spółki, to tak samo może sięgać w mojej ocenie po pracownika spółek zależnych, po członków zarządu spółek zależnych. Zarząd spółki powinien tak funkcjonować, aby umożliwić Radzie Nadzorczej spółki dominującej skorzystanie z wiedzy, informacji posiadanych przez dowolną osobę zatrudnioną w grupie kapitałowej. Inne środki tutaj macie Państwo wymienione, to są oczywiście posiedzenia komitetów funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej, dowolne dokumenty, które również mogą być na posiedzenie Rady Nadzorczej ściągnięte i to również w ramach grupy kapitałowej, Szanowni Państwo. Te dokumenty mogą trafić na posiedzenie spółki dominującej również w ramach grupy kapitałowej. Najróżniejsze ekspertyzy, również ustne, pisemne, zamawiane ad hoc, wyjaśnienia od biegłych rewidentów, czyli osoby badające sprawozdania finansowe, no i ten indywidualny nadzór, o którym mówiliśmy. No i mamy wreszcie odpowiedzialność członków rad nadzorczych. Jeżeli Rada Nadzorcza niewłaściwie korzystała z tych środków, o których przed chwilą mówiliśmy, niewłaściwie wypełniała swoje funkcje, niewłaściwie monitorowała działanie spółki w obszarach, które w każdym obszarze, który leży w kompetencjach spółki, wówczas członkowie Rady Nadzorczej muszą liczyć się z odpowiedzialnością. To jest odpowiedzialność cywilna, karna i tutaj zwracam uwagę, że wkrótce będzie również administracyjna. Wkrótce, to znaczy od 3 lipca 2016 roku w przypadku spółek publicznych dochodzi odpowiedzialność administracyjna. Członkowie Rady Nadzorczej będą ponosili odpowiedzialność osobistą za i wobec karno-administracyjną oczywiście za właściwe wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną. Także pojawi się nowy typ odpowiedzialności, ale to jeszcze mamy roczek czasu. Przygotujcie się Państwo, bo komisja zawsze jest najbardziej skuteczna. Z mojej praktyki wynika, mówię, Komisja Nadzoru Finansowego oczywiście. Musimy pamiętać, że odpowiedzialność Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej jest oceniana ze względu na zawodowy charakter wykonywania funkcji w ramach Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej są oceniani jak profesjonaliści i nie mogą zasłaniać się niewiedzą, brakiem wiedzy, nieświadomością. To niestety w ramach tego oczekiwania, które zostało wpisane kodeksem spółek handlowych, ta odpowiedzialność cywilna jest odpowiedzialnością ocenianą pod kątem zawodowego charakteru wykonywania czynności. Nie istnieje żaden przepis, tak jak i poprzednio powiedziałem, który by mówił o odrębnie odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej za funkcjonowanie, za właściwy nadzór w ramach całej grupy kapitałowej. Mówi się o nadzorze, odpowiedzialności za nadzór w danym organie, no ale oczywiście pytanie jest, do którego wrócimy, czy to się przekłada na rozszerzenie odpowiedzialności, czy nie, o czym za chwilę. Krótko o odpowiedzialności cywilnej. Możemy mówić o dwóch przepisach. Polecam bardzo członkom Rady Nadzorczej zapamiętanie tych dwóch regulacji, artykuł 483 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykuł 4a ustawy o rachunkowości. Artykuł 483 mówi o odpowiedzialności za nienależyte wykonywanie obowiązków polegający tak naprawdę na braku odpowiedniego nadzoru, kontroli działalności spółki, nieprzestrzegania jej procedur wewnętrznych i jest oczywiście uwarunkowany poniesieniem przez spółkę szkody. Nie ma szkody, nie ma odpowiedzialności, bo mówimy o odpowiedzialności cywilnej.
Jeżeli chodzi o ustawę o rachunkowości, to mamy do czynienia z artykułem 4a, który wprowadza tutaj w trzecim tire jest trochę nieszczęśliwie, w czwartym tire jest nieszczęśliwie sformułowane, tam jest artykuł 4a, który razem powinno być pisane, który nakłada na członków Rady Nadzorczej odpowiedzialność w związku z prawidłowo sporządzonym sprawozdaniem finansowym rocznym lub skonsolidowanym. Jednym i drugim, a więc również tym dotyczącym grupy kapitałowej. I jest to również odpowiedzialność odszkodowawcza, więc jeżeli spółka poniosła szkodę albo odbiorcy tegoż sprawozdania. I to, co powiedziałem już wcześniej, kwestią dyskusyjną jest, ja uważam, że nie, członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być zwolnieni z tej odpowiedzialności określonej ustawą o rachunkowości. Jeżeli w spółce funkcjonuje komitet audytu, to jego funkcjonowanie w żaden sposób nie wyłącza odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej za prawidłowe sporządzenie sprawozdań finansowych. Odpowiedzialność karna jest obecnie jest drugim rodzajem odpowiedzialności, na razie ostatnim, przynajmniej do 3 lipca 2016 roku, o którym wspomniałem. I tę odpowiedzialność karną regulują wzmiankowany już przez moich przedmówców artykuł 296 kodeksu karnego. Ja tylko pozwolę sobie dodać, że była mowa o odpowiedzialności z winy umyślnej wyłącznie, aczkolwiek w paragrafie 4 bodajże tegoż artykułu 296, tak, mowa jest również o winie nieumyślnej. Czyli wina nieumyślna też wchodzi w grę, ale w przypadku szkody, wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, co zgodnie z kodeksem karnym oznacza szkodę o wysokości powyżej 1 miliona złotych. Normalna odpowiedzialność w ramach artykułu 296 pojawia się wtedy, kiedy szkoda wynosi co najmniej 200 tysięcy złotych. Natomiast przy tej podwyższonej mamy również do czynienia z winą nieumyślną i ona także będzie brana pod uwagę, oraz odpowiedzialność z artykułów 77 i 79 znów jako odpowiedzialność za sprawozdania finansowe spółki. Oczywiście, tak jak powiedziałem, musi być po stronie członków Rady Nadzorczej wina. Czyn może być popełniony umyślnie lub nieumyślnie w określonych sytuacjach. I tutaj mamy bardzo ciekawy wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który tu jest cytowany. Mianowicie członek Rady Nadzorczej spółki może być zaliczony do kręgu osób zajmujących się sprawami majątkowymi owej spółki, przede wszystkim wówczas, gdy wynika to jednoznacznie z jej statutu. Otóż artykuł 296 w ocenie tegoż sądu apelacyjnego jest ograniczony względem członków Rady Nadzorczej tylko do przypadku, do sytuacji, w której członkowie Rady Nadzorczej działali w ramach kompetencji tych czwartych zdefiniowanych przeze mnie, gdy mówiliśmy o incydentalnym nadzorze, a konkretnie gdy mówiliśmy w tire pierwszym o narzuconym statutem uprawnieniach Rady Nadzorczej, uprawnieniach członków Rady Nadzorczej do podejmowania, zezwalania na podejmowanie określonych czynności. Sąd apelacyjny powiedział, że artykuł 296 do Rady Nadzorczej będzie miał tylko zastosowanie w przypadku, w którym wynika jasno ze statutu, iż Rada Nadzorcza powinna przedsięwziąć określone czynności, działania, miała określone uprawnienia władcze. A więc rzeczywiście w ramach tego artykułu 296 ta odpowiedzialność jest stosunkowo limitowana. To nie chodzi tylko o nadzór taki stały, czy nie chodzi o nadzór ad hoc, to nie chodzi tak do końca o nadzór polegający na powołaniu lub wywaleniu prezesa zarządu, ale o wyrażenie zgody na określone, konkretne czynności przedsięwzięte przez spółkę. No i szanowni państwo, na zupełny koniec pytanie o odpowiedzialność holdingu, w ramach grupy kapitałowej, odpowiedzialność oczywiście członków rad nadzorczych. Ja pozwoliłem sobie zadać pytania na slajdzie, a nie postawić określone tire, punkty czy tezy, tak jak w poprzednich slajdach, a to dlatego, że sam nie do końca jestem
pewien, jaka jest odpowiedź na te pytania. Pytania, tak naprawdę no jest to jedno pytanie, dlatego jednym ciągiem napisałem, czy odpowiedzialność członków rad nadzorczych podmiotów dominujących może rozciągać się na czyny, skutkiem których była szkoda poniesiona przez spółkę zależną lub naruszenie przez nią przepisów prawa. Czy szkoda spółki zależnej jest tożsama w związku z tym ze szkodą spółki dominującej? Bo do tego sprowadzić by można całe to moje wystąpienie. Czy Rada Nadzorcza działająca w ramach holdingu powinna przejmować się tylko tym, co się dzieje w spółce dominującej? Czy również powinna badać, monitorować sytuację związaną ze spółkami zależnymi? Nie wynika to, jak dwukrotnie podkreślałem w czasie mojej prezentacji, wprost z przepisów prawa. Nie ma wprost jasnych regulacji tej materii. Pozwolę sobie jednak stwierdzić, że Rada Nadzorcza nie może abstrahować od funkcjonowania spółek zależnych, o ile oczywiście te spółki zależne są istotne dla funkcjonowania całej grupy kapitałowej. Bo jeżeli powiemy sobie, że mamy, nie wiem, PKN Orlen oraz spółkę prowadzącą stację benzynową, przypadkiem tak się stało, nie wiem, żeby nie urazić nikogo, w małej mieścinie o 1000 mieszkańców, gdzie obroty są, właściwie to stacja już prawie się likwiduje, no to zajmowanie się przez Radę Nadzorczą z Orlenu tąże spółką zależną byłoby co najmniej śmieszne. Żeby nie powiedzieć nawet chyba zupełnie bezproduktywne i można by się zastanowić, czy nie byłoby to swego rodzaju pasożytnictwo gospodarcze. Natomiast jeżeli dla funkcjonowania tej grupy kapitałowej, tej spółki, Rada Nadzorcza interesowałaby się tym, co się dzieje w Morzejkach, albo nie interesowała, to w mojej ocenie można by się zastanawiać bardzo poważnie nad odpowiedzialnością poszczególnych członków Rady Nadzorczej co do właściwego sprawowania nadzoru w ramach grupy kapitałowej. Innymi słowy, odpowiadając na to pytanie, ja osobiście, aczkolwiek podkreślam, nie ma orzecznictwa, nie ma praktycznie żadnych tez w doktrynie, odpowiadając na to pytanie, kierowałbym się poziomem istotności. Jeżeli te spółki zależne są dla funkcjonowania grupy kapitałowej ważne, to Rada Nadzorcza, aby uniknąć odpowiedzialności, powinna interesować się funkcjonowaniem tych spółek. Jeżeli są pomijalne, powinny być czy przychody, czy zyski, czy ryzyka również, bo tutaj trzeba oczywiście oceniać na przykład wizerunek. Jeżeli ryzyka wizerunkowe nie występują, nie ma przychodów, nie ma zysków tam generowanych, to oczywiście Rada Nadzorcza spółki dominującej chyba powinna sobie odpuścić zajmowanie się tymi podmiotami. Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie mojej prezentacji. Jestem do Państwa dyspozycji. Ja tylko mam jedno pytanie. Czy Państwo byliście uważni? Ile razy na moich slajdach występował tygrys? Nie wiecie Państwo, to znaczy nie słuchaliście Państwo mojej prezentacji, jest mi bardzo przykro. Chyba, że ktoś wie. Następnym razem będziecie Państwo liczyli, na pewno. Ja oczywiście wiem, bo zadając pytanie jestem przygotowany jak typowy prawnik, znam odpowiedź, inaczej pytania bym nie zadawał. 10 razy. Dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, przed debatą ostatnia prezentacja. Tym razem w języku angielskim. Let me invite Mr. Phil Humphries from Bank Zachodni WBK. Okay, good afternoon everybody. My name is Phil Humphries. I am the head of wholesale banking risk for Bank Zachodni. Unfortunately, I don't speak Polish, so you'll have to enjoy listening to my English. Hopefully it'll be clear and I'll try and speak slowly and very normally for you. At the very beginning, my introduction is that I was told when I first came to Poland that a good
client of ours said to me that in his life he had five very important relationships. The first one was his wife and family, the second one was God, the third the accountant, fourth the lawyer, and the fifth the banker. This afternoon or this morning you've had various presentations to do with taxation, to do with accountancy, to do with legal work and so on. So you've had your relationship development with your lawyer and your accountant. My role today is to do your relationship development with your banker. The title of the presentation is talking about how banks approach funding for complex capital groups, and whether this is as complicated as everyone believes it is, the myth, or is it actually quite simple. So my role today is to try and explain to you how the banks approach funding for complex capital groups. Let's first look at the old way it was done, the old-fashioned route. In the old days, there was a very simple, separate analysis of every single part of each capital group. You had a full credit process for every single part. So even if you came to us with a client that we knew, that was a part of your group, we would still do a full capital analysis and a full individual analysis of that particular company. And because of that, it became a very long and drawn out process and quite complicated. And there was no special products. It was very simple that you came to us and asked for an overdraft, we gave you an overdraft. If you wanted a loan, we gave you a loan. Nothing specific that was put in place to reflect the complexity of your companies. So that's what we call the old school fashioned way of doing it. And it seemed to work. You guys got your products, you got your banking relationships, and everyone seemed to be quite happy with it. My view, no, that's not the right way to do it. And if you look at it from your point of view, the clients of banks, what do you get from that old school, that old fashioned complex way of doing things? You get very limited flexibility. You get a very long decision process. And you also get high costs, because the longer it takes us to do things, the more we're going to charge you, because it's going to cost us more money. So that doesn't seem to be a very simple or effective way for you to have your banking relationship. Just to add into the flavour of what happens with the banking relationship, let's look at what's happened to the world over the past few years. After Lehman Brothers, there's a lot of things have happened. We have very sluggish economies. We have market shocks happening all the time. We can add into the equation the recent change with Swiss francs and how that affected the banking marketplace and affected relationships with clients. You have got high volatility. It's like a roller coaster ride. And you have got our good friends, the KNF and the regulators, constantly on top of us, asking for further information and further control. All of that together means that there's been a financial crisis. So the banks have fundamentally changed how they approach their relationship with complex capital groups. Looking at the banking environment, as I say, there's been enormous and increasing regulatory pressure across the globe. We constantly are changing the amount of governance and the controls that we have within the banks and how we deal with our clients. Capital, which used to be very, very easy for banks to come across, is now very scarce and it's very expensive. There's increased competition in the banking sector, which also makes it more difficult for us as bankers. In some parts of the globe, there's increased or lack of liquidity amongst the banks. Not so much a problem in Poland, but in the rest of Europe, it is still a problem. And of course, if you have all this tied to control, what happens is that risk becomes tied to control. We start to look at things more carefully, and we start to wonder about how we can assess and analyze companies. To go with that, why do we do that? Our job as the banker is to protect capital, to protect liquidity, and the return of assets for the bank. But also, as we start to look at the way we do our jobs in banks and how we can risk assess clients and we can make things more simple, what that can lead to is a quicker decision process and a cheaper decision process for you. But if we look at all of that, I like to quote people who have got a lot more intelligence than I have. So Mr. Einstein is on the screen there. What he said was that you cannot solve problems by using the same kind of logic that created them. So the problem of the banks was a very complex and inefficient process for how to assess and look after your complex capital groups. So we have to go and look at how we used to do it and change it. So the reality, that's the myth. Highly complicated, very difficult for you clients, not flexible, and very high cost. What's the reality? Well, is it rocket science?
Is it really that difficult to undertake analysis of capital groups? Is it really that complicated? Is it a lottery? Is it like throwing the dice and you see what limit you get approved? Or is it the world famous computer system where you throw in some information and at the end of it out comes a number? No, my simple view, it's not rocket science. Not at all. It is extremely simple of how to look after and assess complex capital groups. All we need to do is a very simple rule for bankers is to view the capital group as a unilateral body. It is one group of companies managed by a very similar body of people, maybe with some different dynamics here and there, but generally the same management team. And all we need to do is to approach those as a unilateral body. By doing that, it means that we will be more proactive because we can react to your needs. We will be more flexible, more efficient, and obviously more customer focused. But as per usual in most things in life, life is actually very, very simple, but we insist on making it complicated. Yet another famous person with much more intelligence than me, but I think it's a very good saying. So, if we're saying that we make life too complicated, and that makes the relationship with clients and complex capital groups too difficult, then I'm going to give you some examples of how the banks can try and make a simple structure work for you as our clients to give you a very easy banking relationship. So our first example is to deal with your structure as a holding company. And that is the one that we signed the bilateral credit agreement with. So whatever is your most senior company in your group is the one that will actually have the credit agreement with our bank. Below that, the holding company will distribute cash around parts of the group as it needs to. So the management of the cash flow and liquidity of your business is not the bank, it's yourselves. We will look at the top level and agree a certain facility, and below that, you manage the liquidity and the capital position of your company. It's not for the bank to do that. All we look for in that type of structure is that the main operating subsidiaries provide a corporate guarantee, so that we have a connection to all the different parts of the capital group. If you look at how we assess the credit worthiness or the risk analysis, therefore in that type of structure, it is based on the consolidated statements of the group. So we're looking again at the very top level in the most simple format of consolidated statements. Another example of how to have a simple structure is to go down one level to all the different individual operating companies that you have and to have all those operating as co-borrowers. So what we do there is that we are signing a trilateral credit agreement between the bank, the holding company, and all of your individual operating companies. We'll agree whatever is the credit line that we're going to provide and maybe the various different type of products that you're going to use, but that is available to all parts of your group. And again, in the very simple level of that again, we look at assessing the credit worthiness based on consolidated financial statements. A slightly more complicated, but again, I still think reasonably simple structure is to use an umbrella facility where we're actually transferring the credit worthiness from each one of the, from the ultimate parent down to the individual members of the group. We will sign a very simple framework agreement with the ultimate parent, which describes the general terms and conditions and how we actually have the relationship. Below that, you will then have specific credit agreements with each individual subsidiary that forms part of the lending group. And you'll have joint and several liability of the ultimate parent. Again, not a complicated structure, very easy for us to manage, very easy for you to manage. But I think if we go beyond that, that to me is some very simple structures that can be used by the banks for complex capital groups. But to add in another level, we need to look at giving you some simple products that give you the enhancement of your relationship. So I like to look at things like cash pooling, something that is very, very popular across Europe, becoming more and more popular in Poland, is a cash pooling mechanism which gives you very, very simple and very, very easy liquidity control. So what is in it for capital groups? You get flexibility of the use of your liquidity. You get liquidity optimization across your group. It gives you the most efficient way of you dealing with how your liquidity is available.
and you get better cost control. Because if you have a friendly bank who gives you a good cash pooling system, you'll have lower interest overall. And probably, if some of your accountants can give you some good advice, a cash pooling should give you some tax benefits. Another simple product, hedging. Doesn't matter whether you're looking at hedging your inflows or your outflows. Doesn't matter whether you're looking at hedging interest rate or your costs or income. Again, what's in it for capital groups? By doing hedging, you're looking at getting flexibility. You're looking at getting predictability of financial results because you have less risk of losing money. You have protection against market movements. And for us, very simply, you have happy bankers. Because there's one thing bankers like, it's when you hedge your risks. If you don't, we start to get scared. Let's go one stage further, look at a slightly more complex group of products, but it's what is called equity markets and debt capital markets. So you've got two additional routes of how you can fund your company. Probably I shouldn't say this, but it doesn't have to be from your bankers. You can go to the debt capital market and look to get funding structures for your company, your capital group, from within the debt capital markets. So what do? It's traditional brokerage houses, services. It's looking to help you find acquisitions. It's like looking to help you do IPOs on the stock exchange in this very building. It's giving you alternative debt sources. What does it give you for your capital group? Again, it's flexibility of funding sources. Quite crucially at this moment in time, not just within Poland. You can get good funding from the debt capital markets across the main European markets. You get routes for expansion. Once you start to get into the debt capital market and you start to take money from the bond market or from other of those formats, it starts to give you capability beyond your normal liquidity and capital to go and do acquisitions and maybe try and make your company bigger. And it gives you routes for divestment if you want to go the other way and reduce the complexity of your group. It gives you chances to try and find people who will buy your company. And alternatives. Very important to have some different routes, different ways of dealing with your company. I can't stand here and not give you some idea around what we do different in Banks Zachodnie Santander. I have to use the opportunity whilst I'm standing in front of you to give you some sales speech. We have to do that, unfortunately, for you. But there are some things we do different in Santander, which is why we think we have a much better solution, some of them from some of our competitors, towards how we deal with complex capital groups. The key one here is we have a very strong in-depth knowledge of not just the business partner, your relationship manager, but also the credit risk team have a very close relationship with our clients. Quite different to most banks, people like myself actually are allowed out of the building. We do actually go and meet clients, we do actually go and enjoy a relationship with clients, something very, very different. So the risk people in Banks Zachodnie are used as a fundamental part of the relationship with a client. Most importantly within Santander, something that probably they have input since they took over Banks Zachodnie nearly 4 years ago now, that they have a very strong view that bankers have to understand the balance for the need for profit or the greed for profit, whichever way you want to look at it, the need for risk control and enhanced client relationship. To the world in Santander, that is how we get good profits, is by having very good client relationships. But again, let's quote another, this is Einstein again. What he said is, if you cannot explain it simply, you simply don't understand it. So we've tried to find ways of understanding your businesses better and better, because the more we understand it, the more we can actually service your companies in a very simple and non-complex way. So what have we introduced within Santander? We've introduced a sectoral approach. We have sectoral expertise. We're very interested in terms of knowing how your company works, because the more we know the industry, the more we know your company, the more we can understand what dynamics can drive your credit requirements. By doing that, we believe that brings us closer to our clients. We have a much stronger relationship with them because we understand what their business is doing, and they feel that we actually have a much better understanding of them. Deliberately with sectoral approach, you can tailor make your products to suit what the client's looking for. And for us, very simply, if you have improved industry knowledge, you have improved client knowledge, which gives you a better relationship with the client,
and a quicker decision process. We have something called pre-classifications. I won't go into the real technical way of how we design pre-classifications, but it's actually a very simple context and a very simple concept. What we do at the beginning of the year is we try and assess what your company's requirements is for the whole of the next 12 months, maybe even 2 years. And we will pre-sanction enough of a capital at risk calculation to provide us with the capability to give you the products during the year without having to go back to the decision process every single time. So what we're doing at the beginning of the year is setting our risk appetite for your company and deciding what we're comfortable with, and then during the year we can adjust that to do whatever product we want within certain parameters. So the pre-classification is our bank's appetite for risk. It's defined by a very complicated calculation that I have no idea how it works, but what it gives us is what we call capital at risk, the amount of money that I'm actually willing to lose with your company. One of the benefits of it that we have is that through this pre-classification system, we have a good delegation of our authorities from Madrid through to Warsaw and through down to our local centres, so that we can react quicker to your requirements. And they're only looked at once a year. So ideally, if it works correctly and we have good information from you, we can set a pre-classification at the beginning of the year, and during the year we don't actually have to go back to credit committee or any kind of risk committee again. We can service your requirements all the way through using our preset classification limit. So from the banker's point of view, this is a very powerful tool. It means that we have a global view on clients, because from a Santander perspective, we can see exactly what we have put out as capital for a particular industry, for a particular country. It gives us a very quick and swift decision process. Our risk appetite is determined very easily on capital at risk and based on a group level. And it gives us a very efficient allocation of risk and a very easy way of using capital in terms of the risk allocation. But importantly, there's something for you, which is that you get quicker decision process. We get the ability to be able to move our limits around your complex capital group quite easily. If we go for that option or example number one, where we set the limit at the holding company, it means that we have the capability to move limits around very, very easily. And ideally, if we have a quicker, more efficient risk process, that could lead, doesn't always, but could lead to cheaper pricing. Global banking, it's not something that every bank in Poland can have a claim to fame, but Santander can. We have representation in a large number of countries across Europe and across Latin America. And what do we get from this global presence is that we have access to different jurisdictions, both different geographies, and across that whole geographic spread, there's a very similar product suite available. So it doesn't matter whether you're working in Chile or whether you're working in Poland, there's a very similar product available. What do you get from that by having this global approach? Very simple. It gives you the ability to reduce your local market concentration. If you can be in different countries, then your concentration in Poland reduces your risk. It gives you potential routes for expansion. Put that together with debt capital markets, it's giving you a lot of opportunities to go around the European area or even around the globe to get capital and to expand. And it gives you a consistency of a relationship approach, because it doesn't matter where you go within the Santander world, you will get the same relationship model because it works across the whole of Santander. The challenge for you guys as our clients, because this is not all about what the bank can do for you, a lot of this complexity in terms of the structures that are used around Poland and around Europe comes from clients' own complexity. So I have a few challenges for you as our clients or potential clients about how you can make the approach of banks to funding complex capital groups even easier. Preparation is the key. I was talking about pre-classifications. Pre-classifications is based really around our knowledge of your preparation for the next 12 months to 18 months. If you're not prepared and can't tell us what you're going to do, where you're going to go, how you're going to invest, and what you're expecting from your financial capability for the next 12 months, I can't actually help you. If you have it well prepared, then I'm prepared to help you. Review your structure.
I'm pretty certain there's a lot of companies in this room who have got structures that are probably too complicated. Have a look at it. Think about whether you can maybe remove some layers. Maybe you can make your structure less complicated and easier. Consolidated accounts. In a number of the examples I showed, it requires consolidated accounts, because if we need to help you in the most simple and easy fashion, then we need to do it by looking at some very simple consolidated accounts. Early communication. I've used a phrase here, the culture of transparency and partnership. What I need from you as a client is I need you to tell me very quickly and very early what you're going to do and when you're going to do it, both from a positive point of view and from a negative point of view. The last thing bankers like, we don't like you not hedging, we don't like surprises. Be open to different solutions. And don't just look for the price differentiation. Poland is still very much driven by price. I would love to see Poland move into the world of differentiation based on service level, because then you'll find you'll get a much different banking level of service. And have very clear defined policies. Interest hedging, foreign exchange hedging, all of those. The more defined you are, the more defined we can be in terms of giving products for you. So my quick summary, keep it simple. Look at your structure, see whether you can make it more simple. Quality of information. The better quality of information you give to us, the better the quality of the complex banking service we can provide you. Flexibility. Again, the more you give us, the more flexible we can be. And lastly but not least, we need to work in partnership. It's not just banker and client at two different sides of the room. The more we can work together, the better your relationship will be with us and the better service level you will get. So it's all, for me, it's all about building solid relations for lasting success. It doesn't matter which bank you're with. It's not just Santander, Bank Zachodni. It's all about where you can get the best banking relationship. But maybe we are not perfect. Maybe we haven't got the best solution. Maybe our bank has not got the best ideas. But we will try, die trying to be. So that's my very quick summary of how we approach, or how you can approach, banking for complex capital groups. If you have any questions, you can catch me around the room, no problems. If not, thank you very much for listening.